To jest raport Superstacji. Kamila Biedrzycka, witam po przerwie. Przypominam o treści naszej dzisiejszej sądy SMS-owej, w której pytamy, czy rząd dopłacając do cen energii łamie unijne prawo. SMS o treści tak lub nie prosimy wysyłać pod numer 71303. Wszystko w związku z tym, że Komisja Europejska zajmie się ustawą zamrażającą cenę energii na ten rok. Autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale teraz zmieniamy temat, dlatego że czeka nas 7 długich weekendów, czyli ponad 30 dni bez pracy. Tak będzie wyglądał 2019 rok. Artur Molenda już teraz sprawdza specjalnie dla Państwa, jak zaplanowano Planować kalendarz tak, by mieć jak najwięcej wolnego. Arturze, widzimy się, widzimy, mam nadzieję. Powiedz proszę, na ile dni wolnych możemy liczyć, gdy dobrze zaplanujemy urlop? No to zobaczmy, warto już to zrobić teraz, no bo pierwsza okazja już w kwietniu, 16 dni wolnego na nas czeka. Wykorzystujemy oczywiście bliskość tych świąt, czyli wielkanocnych, a także tych majowych. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Poniedziałek wielkanocny oczywiście wolny. Bierzemy także u pracodawcy wtorek, środę, czwartek i piątek wolny. Dodatkowo kolejny poniedziałek i wtorek i jeszcze czwartek. No i wykorzystujemy wtedy 16 dni wolnych, na przykład na odpoczynek. Kolejny miesiąc, zobaczmy, który na nas czeka, to miesiąc dla tych osób, które nie mają aż tylu dni wolnych do wykorzystania, czyli po prostu majówka święto pracy we, w, w środę. Czwartek bierzemy wolny święto Konstytucji 3 maja, ustawowo także jest wolne, no i wyjeżdżamy sobie na urlop pięciodniowy. Kolejny miesiąc Zobaczmy, który przygotowaliśmy. No to już czerwiec. Boże ciało wypada w czwartek. No prosta kalkulacja: piątek bierzemy wolny i także wyjeżdżamy odpoczywać gdziekolwiek przecież tylko chcemy. Cztery dni wolnego to także bardzo dużo. Zobaczmy, kolejny miesiąc przygotowany to już sierpień. I tak samo jak w czerwcu, święto Wojska Polskiego wypada w czwartek. Piątek bierzemy wolny. No i także mamy cztery dni wolnego do wykorzystania. Możemy odpoczywać od pracy, Kolejny miesiąc, spójrzmy jaki to będzie. Miesiąc do, do... No właśnie, do wykorzystania. Tutaj nie musimy brać dodatkowych dni pracy. To po prostu wynika z kalendarza. Święto Wszystkich Świętych wypada w poniedziałek. Ten dzień jest wolny. Przepraszam, w piątek wypada e, Święto Wszystkich Świętych. Zatem mamy trzy dni wolnego. No i także Święto Niepodległości wypada w poniedziałek. Mamy trzy dni wolnego. No i święta są bardzo interesujące, ponieważ Wigilia to już wtorek. Bierzemy wolny poniedziałek, wtorek. Środa, czwartek to także wolne dni. Dodatkowo bierzemy piątek wolny, co widzimy. Widzimy kolejny poniedziałek, wtorek, także możemy dobrać. No i z nowego roku już drugi i trzeci dzień stycznia, no i 16 dni do wykorzystania możemy przedłużyć święta, przedłużyć sobie świętowanie nowego roku. Kraj Świętujących Ludzi. Artur Molenda, bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły, ale oczywiście świętować możemy dopiero wtedy, kiedy rozliczymy się z fiskusem. I tutaj płyną do nas dobre informacje, bo mamy koniec z drukami i mozolnym wypełnianiem zeznania podatkowego. Od tego roku, a dokładniej od połowy lutego, wszyscy rozliczający się będą mogli odetchnąć. Zeznanie wypełnią za nas urzędnicy skarbowi. 15 lutego resort finansów odpali platformę Twój EPIT, gdzie zeznania złożą za nas urzędnicy skarbówki. System ma obsługiwać kilkadziesiąt deklaracji i kilkaset komunikatów na sekundę. Jeśli do 30 kwietnia nie naniesiemy na deklaracji żadnych zmian, zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostanie automatycznie zaakceptowane i złożone. Można je też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których Krajowa Administracja Skarbowa nie ma. Dotyczy to przede wszystkim osób, które chciałyby przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego albo rozliczyć ulgi. Można też odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się z fiskusem samodzielnie. Ojej, aż się zakrstusiłam na samą myśl. Paweł Majewicz, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, ale faktycznie robi to wrażenie, bo ja się zastanawiam, czy to dobrze, żeby za podatnika urząd wypełniał PIT. Ależ oczywiście, bardzo dobrze. Dlaczego? W końcu mamy to rozwiązanie. No. Mamy, odpada nam problem z mozolnym wypełnianiem deklaracji podatkowej. Wiele osób ma z tym problem. Mhm. Choć jest, są duże ułatwienia, są programy um, internetowe, które wspomagają te rozliczenie, um, pomagają, um, są podpowiedzi przy, przy takim rozliczeniu elektronicznym, to jednak wciąż um, mnóstwo ludzi ma z tym problem. No i od połowy lutego będzie się można zalogować na ten portal podatki www.podatki.gov.pl mhm. i będzie można sobie zobaczyć ten pit który przygotuje za nas właśnie ta Krajowa Administracja Skarbowa, na podstawie danych też ZUS-u i na podstawie ewidencji PESL. No dobrze, ale może się zalogować każdy, czy znowu trzeba zakładać jakieś tajne profile? Oczywiście potem się okazuje, że iść do urzędu, żeby pokazać dowód osobisty i tak dalej. Jak to będzie yy, Właśnie nie z trzeba praktycznego tutaj, punktu widzenia tak, wyglądało. Nie trzeba mieć profilu tak zwanego zaufanego. Mhm. Wystarczy, ja próbowałam go sobie założyć, zrezygnowałam w połowie, szczerze mówiąc. Wystarczy podać dane identyfikujące podatnika, takie jak, takie jak mhm. NIP, PESEL kwotę przychodu z pit za poprzedni rok oraz mhm. jeszcze jedną kwotę z PIT-u, która, która nam no, wyskoczy w momencie, zalog w momencie chęci zalogowania się do tego portalu. I teraz możemy zobaczyć ten nasz PIT przygotowany już tam do wysłania i będziemy, będziemy mogli nanieść poprawki, bo na przykład... No ale de facto, przepraszam, że wchodzę w słowa, mhm. ale żeby nanieść poprawki to i tak sami to musimy policzyć. Nie to jest podwójna robota. No nie, bo jeżeli na przykład urodziło nam się dziecko w 2018 roku, mhm. to możemy wpisać, będziemy mogli tam wpisać, że odliczamy ulgę na przykład od tego jednego czy już kolejnego dziecka i system sam nam wyliczy tą kwotę ulgi. Dla przypomnienia, ulga prorodzinna, ta najbardziej popularna ulga w zeznaniu podatkowym, wynosi 1112 zł na pierwsze i na drugie dziecko. Ona się sumuje. 2004 zł na trzecie dziecko i 2700 na czwarte i kolejne. I to jest najbardziej taka ulga, no znana, bo też um, odliczana od podatku mhm. bezpośrednio. Czyli um, ulga na dzieci zmniejsza nam kwotę podatku, którą musielibyśmy zapłacić. Mhm, dobrze, to teraz tak. Czy każdy podatnik będzie mógł się rozliczyć w ten sposób? Nie każdy. Podatnicy, prowad... Podatnicy zatrudnieni na umowy o pracę, czyli ci rozliczający się na PICie 37 czy, yy, czy na umowie zlecenia, albo podatnicy rozliczający się PIT-em czy, PIT 38. Mhm. Czyli to jest PIT od dochodów, od na przykład zysków kapitałowych, czyli ja, jako przedsiębiorca akcji. posiadający jedna działalność gospodarczą, nie kwalifikuję się do tego. Pani, podobnie jak ja, bo ja też jestem przedsiębiorcą, też mam swoją firmę i nie jestem zatrudniony na umowę o pracę. Jeszcze nie. My jeszcze musimy się rozliczyć sami mhm. z Urzędem Skarbowym. Ale yy, resort finansów zapowiada, że ta zmiana zostanie wprowadzona. Nie powiedziano wprost, że to będzie od następnego roku, a, czyli 2020, czyli rozliczenie za 2019, za 2019 rok, mhm. no ale miejmy nadzieję, że, że tak będzie. No ale wtedy urząd ogarnie, mówiąc potocznie, takie rzeczy jak koszty prowadzenia firmy, składki VAT i tak dalej? To już księgowa mi nie będzie potrzebna? W Księgowa będzie potrzebna, żeby ewidencjonowała te dane. Mm -hmm. Natomiast a, prawdopodobnie będzie tak, że e, nasza księgowa, czy my sami, będziemy musieli w jakiś portal wpisać te dane, dane odnośnie przychodu, odnośnie kosztów. Za każdy kolejny miesiąc, to, bo wiadomo, jak jest, się prowadzi firmę, to te e, sumy są inne. No dokładnie, omowie, to jest bardzo skomplikowane, bo do tego chodzi pracę. podatek jeszcze tak i wiele jest. innych rzeczy. Natomiast wróćmy już do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tych podatników, którzy już w tej chwili od połowy lutego będą mogli rozliczać się na, pla na platformie Twój Epit. Czy to jest uzasadnione, bo ja wiele komentarzy w internecie takich czytałam, ludzi, którzy obawiają się, że to będzie taka urzędnicza inwigilacja. Ludzie wyobrażają sobie, że teraz Urząd Skarbowy będzie miał dostęp do znacznie większej liczby danych niż ma do tej pory. Ale to jest chyba złudne. Oczywiście, że to jest złudne. Urząd Skarbowy i tak ma dostęp w, do pełnych naszych danych finansowych. Mhm. Natomiast tam, trzeba pamiętać, że na ten portal podatki.gov.pl będziemy mogli się zalogować od 15 lutego mhm. i warto też tam się pomimo, warto się tam zalogować i sprawdzić te dane, czy one są też poprawne. Mhm. Będziemy mogli również tam wpisać um, kwotę na przykład 1% jedne, na organizację pożytku publicznego tak, bądź dodatkowe wiem. ulgi, jeżeli te, te dane w tym twój epit, w tym portalu będą na podstawie Pitu za zeszły rok. Więc mhm. jeżeli coś się zmieniło, to um, będziemy mogli dokonać korekty. Ale bardzo ważna. Korzyść też jest kolejna dla podatnika, a mianowicie taka, że jeżeli nic nie zrobimy, nie zalogujemy się, to pit zostanie za nas wysłany automatycznie. Czyli nie narażamy się już na to, że nie złożymy zeznania podatkowego w terminie. To jeszcze podstawowa informacja. Czy nie rozumiem, że to już dotyczy wszystkich? To nie jest tak, że my się musimy zalogować i wtedy nie musimy składać osobiście tak? do urzędu, tak jak było do tej pory? Jeżeli, bo, się za, jeżeli się nie jeżeli się nie to teraz Te właśnie osoby... mamy taką sytuację, mhm. żeby to dobrze wyjaśnić. Mamy naszego widza, y, który myśli sobie teraz tak. No, czyli ja jestem zatrudniony na etacie, płacę wszystko, co trzeba, y, nie zaloguję się i jednocześnie nie wypełnię pit pita tak jak zwykle. To automatycznie zostanie tak, to... on i tak wysłany za każdego. Tak jest. Za każdego, kto się rozlicza na podstawie pita. No PIT tak, tak, tak. 37 o, albo pitu mhm, 38. 38. Mhm. Tak. To Całkiem dobra informacja też kolejna chyba jest taka, że jeśli pojawi się jakiś błąd w zeznaniu podatkowym, to już nie jest nasza odpowiedzialność jak do tej pory. E, no tak, w tym to przypadku już urząd e, będzie. W musiał... tym przypadku urząd będzie nas e, na przykład mógł wezwać do, a, do dokonania poprawki na tym, mhm. ale to, to był PIT przygotowany przez, e, przez urząd, więc. My jakby nie logując się, nie, nie nanosząc tam poprawek, nie, mamy, nie narażamy się na kary, na tak zwane mandaty, tak. które wy, no, wynosiły do tej pory nawet do dwukrotności, od 200 zł do dwukrotności najniższego wynagrodzenia. A ma Pan jakieś obawy związane z tym systemem, że coś może nie zadziałać? Bo ja, ja mam mm -hmm. daleko idące wątpliwości i taki dystans do tych wszystkich ulepszeń, bo one z reguły później okazują się tak, jak było z Cepikiem i tam z innymi, że to potem mm -hmm. więcej zamieszania i tak naprawdę albo się zawieszało, albo coś tam nie zadziałało. Nie będzie tutaj problemu pana zdaniem. No, pamiętajmy, że ten system jest wprowadzony dopiero w tym roku. Mhm. Jest to nowy system. Jest to też system nowy dla urzędników urzędów skarbowych. No właśnie. I. Um, teoretycznie mogą się zdarzyć błędy. Jeżeli się wprowadza nowe rozwiązanie informatyczne, błędy mogą się zdarzyć, więc do tego, do czego przede wszystkim zachęcam, to aby się tam zalogować. Zalogować i oddać 1%, bo ja się boję, że bardzo ucierpią organizacje pozarządowe na tym rozwiązaniu. Tak, ale też można, Bo można tak z zalogowaniu... ludzie się już nie będą logować, nie będą z lenistwa się logować i nie będą przekazywać tego Może tak procenta. się zdarzyć, może tak się zdarzyć, ale jeszcze ważna rzecz, możemy dopisać inne ulgi podatkowe, mm -hmm. na przykład ulgę na internet, która mm -hmm. wynosi 760 zł, czy możemy wpisać na przykład ulgę odsetkową, bo jeżeli wzięliśmy kredyt mieszkaniowy do 2006 roku, to możemy jeszcze ulgę od raty odsetkowej kredytu mieszkaniowego rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Paweł Majewicz. Prosto. Kto powiedział, że ekonomia jest trudna? W przypadku naszego gościa nigdy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Teraz już zapraszam Państwa na informację Dnia Piotr Jędrzej, jak My wracamy zaraz po nich.